3-4. Hej ludzie, Mejo z tej strony. Witam się ja z wami, to wasz towarzysz. Idziemy pomóc Temeri, bo podbijają w zimę. Podbili też stolicę, która powinna być w zimie. No i trzeba będzie wziąć trochę mniej tej ziemi, bo to będzie 114% wojny. Więc trzeba będzie wziąć tyle. 39% wojny, więc za niedługo się na to zgodzą. Wow, buntownicy walczą z buntownikami. Tego dawno nie widziałem. Okej, okay. Już. Dziękuję. Boing. I teraz pytanie, czy ja mogę tę ziemię dać... O, ja tu mogę trade company zrobić. To w ogóle ciekawe. Mogę ci nadać tę ziemię. No i rzeczywiście, nie dostają kora automatycznie, więc się myliłem. Przydałby się jakiś tool, żeby nadawać te prowincje szybciej, a nie takie klikanie tu, kliknij tu, okej, okay. Tu, kliknij tu, tu, okej. Okay. Russian Korea. Nie. To ma być Temeria. Z czystej ciekawości. Jak dobrze ci idzie nawracanie? Kiepsko. Okej. Nieważne. W takim razie wy zostajecie tu. Wyjdziecie odbić tu. I te dwie armie będą tutaj pilnować porządku. Bułgaria chce sojusz. Sorry, Bułgaria. Ale nie. Gdzie można robić trade company? Wystarczy wejść w Political Map Mode? Geographical Map Mode? Geographical Map Mode, wybrać Trade Company Regions i ci się pomalują wszystkie rejony, gdzie można robić Trade Company, czyli Indie, Chiny, Afryka Południowa i kawałek zachodniej. I kiedyś się dało w Kanadzie, ale już się nie da. Jestem zmęczony? No tak trochę. Co jest do cholery? Słuchawki, współpracujcie ze mną. Nie zostawiajcie mnie. W sumie to będzie mój najdłuższy stream jak na razie. Poprzedni najdłuższy stream to był stream z Dark Souls. Trwał 5,5 godziny. Po tym odcinku ten stream będzie trwał 5,5 godziny, a w tym odcinku jeszcze nie skończę tej gry. Więc będzie nowy rekord. 6-godzinny stream. Czy zacząłem nagrywać? Tak. Multi z widzami chyba to był najdłuższy? Nie. Multi z widzami to było ile? 4 godziny chyba tylko. Z Dark Souls 1 do pierwszej w nocy, tak. I to było wtedy, kiedy dałem ci moda i kiedy się tak narąbałem, że nie potrafiłem bossa chyba przez 2 godziny zabić. 5 godzin to było. No to nie. No to jak na razie rekord było 5,5 godziny na Dark Souls. I dzisiaj pobijemy rekord. Okej, okay, zajęliście się buntami,
u niego. Bardzo dobrze. W takim razie wracajcie do nas, do kraju. Pamiętam, ten boss z azylu, dokładnie. A na następny raz tylko siadłem i za drugim razem go pokonałem. Co alkohol robi z człowiekiem? Okej, mamy 4000 pieniędzy. Że kontynuujmy budowanie stock exchange'ów. Okej. Teraz w Litwie, żeby kraść więcej handlu. Bo przesyłamy z Litwy do Nowogrodu. No, już się skończyły pieniądze. Uch. Przepraszam. 3-2. W Sztokholmie będą bunty. Okej. Okay. Dlaczego? Przez jedność religijną aż tak bardzo spadła? No cóż. Okej. Okay. Ciekawe, jak tam wygląda nasza agresywna ekspansja. Egipt jest trochę zły. I Jin z Koreą. Ale Egipt, ty się nie martw, bo ty jesteś następny. A nie. God damn it, serio? Egipt ma sojusz z Austrią. What? Ale mamy... Kurde. Dołączysz się. Revolutionary Empire. Okej. Okay. Tylko, że to jest... Nie da się nim zostać tak po prostu. Trzeba zostać rewolucjonistyczną republiką. Pozwolić Republikę Tradition spaść do zera i wtedy zostajemy rewolucjonistycznym imperium dopiero. Swoją drogą, jest w ogóle jakaś rewolucja? Nie. W żadnym kraju rewolucja nie odpaliła w tej grze. Po obejrzeniu dzisiejszego odcinka z YouTube Universal stwierdzasz, że Repus jest niezwykle utalentowanym artystą. Rysuje bardzo ładne rakiety. Włączyłeś sobie mój ostatni odcinek z Otomanów i masz większy kraj niż ty na koniec. No widzisz. To może Persy zaatakujemy. No na sojusz z Gujaratem. Whatever. Jeszcze ci nie pomogą. What? Gujarat jest 5200 w długu. Okej. Okay. Miło było poznać. Myślę, że jedna armia wystarczy. Grecja jest muzułmańska. Co? Muzułmańska Grecja. Nie mógłbym już skończyć EU4, bo dużo nie zrobię. Nie no, chcę wykonać questa. Daliście mi questa. Mieć 3000 developmentu. No to wykonuję questa. Atakujesz mnie? Okej. Okay. A, ty jesteś zwesternizowany. No dobra. To może być ciężka bitwa w takim razie. O, rozmyśliłeś się. Ciekawe. Brandenburg bije się z Oldenburgiem i Francją. Okej. Okay.
To jest chyba moment, w którym Brandenburg przegrywa. Aczkolwiek, Francja, ile masz wojska? Mniej niż połowę tego, co ja. 32 tysiące manpowera. A Oldenburg? 66 koła. Pomożemy ci. Wow! Iwan IV Romanow. Jakbyś miał tą piątkę w Fire, to by było idealnie. Wojna z Austrią, z Francją. Hype! Czy skończę, jak będę mieć 3K developmentu? Nie wiem. Skończę, jak dojdę do końcowej daty. Zostało nam 18 lat. Jeszcze teraz na sam koniec mamy wojnę z Francją i z Oldenburgiem. Wow! Okej. Okay. Ja widzę, że ty nie potrzebujesz mojej pomocy. Ten generał. Przyszedł, rozbił 40 tysięcy i poszedł. Ja się mogę pobawić z Austrią tutaj. Znaczy Austrią. Cały czas gadam Austria do jasnej cholery, a mi chodzi o Francję. Wow, on ma 9 morale. Ale dobra, idą posiłki. Francja i jego bonusy do morale. O. Help! No, z Oldenburgiem już trochę łatwiej. On ma 7-8 morale. Nie pomożesz. No dobra. Nie mam tyle pieniędzy. Dobra. Próbowaliśmy. O, nasza armia została rozbita. Nice. Stwórzcie nową, nie żebyśmy cierpieli na brak siły ludzkiej. No to jest różnica. Wojska zachodnie, znaczy wojska wschodnie, wojska zachodnie. Tylko dlatego, że mamy różnicę wojsk, on ma o 0,3 morale więcej od nas. Nie mówiąc o generale. Chciałbyś zagrać Wagario. Zobaczymy, może się uda. Iwan, prowadź nasze wojska przeciwko niewiernym. Skąd ty masz 70 tysięcy ludzi? Aha, bo ty masz jeszcze kraj tutaj. No tak. Skoro cała twoja armia jest u mojego wasala... A, już się cofiesz, co? Nie, okej. Okay. W takim razie będziemy się bronić w górach. Czy ja chcę statek? Nie. Usuńcie to w cholerę. New flagship. How about no? Gdzie ty idziesz? Chodź tu.
EU4 było łatwiejsze kiedyś czy dziś? No, zdecydowanie dziś. Kiedyś się musiałeś bawić w taniec z AI, bo można było zdecydować, że nie chcesz. Twoja armia jest, powiedzmy, że dotrzesz stąd tutaj 29 października. 28 października mogłeś stwierdzić, że już tam nie chcesz iść. Mogłeś anulować marsz swoich wojsk. Nie było fortów tak jak teraz, tylko w każdej prowincji mogłeś budować forty. Były w ogóle inne budynki niż teraz są. Te drzewko jest w ogóle przebudowane. Łatwiej jest zdecydowanie teraz. Repus ma talent, a tak jak Hitler został zrównany z błotem. Co? U, 59 tysięcy minpoera. Okej. Okay. Zgaduję, że ty idziesz zaatakować mnie. Dobrze zgaduję? Dobrze zgaduję. W takim razie będę liczyć na mojego wasala. Okej, okay, bronimy się w górach, w Grasslandzie. To będzie dziwne. Wygląda ta prowincja, jakby była w górach, no ale... Przyszedł wasal ze swoim generałem. I już możesz się wycofywać. French Mexico. Co? French Peru, French La Plata. Pełne punkty militarne. Lonely YouTube Universalis, będę wiedział, o co chodzi? No może. Oh. Development. Oh. Okej. Okay. I po punktach militarnych. Zaprosimy Repusa do Agario. Drylands, okej. Okay. Tu się możemy bić. Odbijcie to w końcu. What the fuck? Czemu my ponosimy takie straty? Czemu on ma więcej morale ode mnie? Co? A. Military drill. No tak, on jest ofensywny. No nic, zmusimy go, żeby wziął jak najwięcej strat. I się wycofiemy. My jesteśmy czysto pod wojnę na wyczerpanie. Zadajemy jak największe straty i czekamy, aż mu się skończy manpower i po prostu wygrywamy tym, że mu się kończą ludzie do walki. Taką dziwną Rosję zbudowałem. A tu Repo znowu wbija, tak jak kiedyś, gdy była o nim dyskusja. Ile masz jeszcze manpowera? Persja? 20 tysięcy, okej. Okay. W porównaniu do moich 635 tysięcy, to ja mogę prowadzić wojnę w nieskończoność. 0,28 wyczerpania wojną. Używam tylko dwóch armii. Bo jestem leniwy.
Tracimy merkantylizm. Nie. Dajcie mi chwilę, bo nos mi się zatkał już na amen. Przecież cały czas widzę, że przewija się czat. Gej, wy się przejdźcie tu. Król nam zginął. No trudno. Aleksander, następca. Okej. Austria chce królewski maler z powrotem. Nie ma sprawy. Kurde, nie straciliśmy królewskiego maler z Bułgarią. I nie możemy jej zamienić nawet w dowódcę. Możemy zamienić naszego następcę w dowódcy. Taki se. Ty idziesz tu odbijać ziemię, co? Masz ofensywne i defensywne idee. Niezłe kombo. Dlatego masz więcej morale ode mnie. Jest twoja stolica, Iszfan. To musimy podbić. Przewijasz, czat, przewijasz. Dobra, rzekaj. Jak będzie wojna z Francją? Dobra, damy wam autonomię. Nie chcę buntów w trakcie wojny. Jak idzie wojna z Francją? Brandenburg miażdży. Tak idzie wojna z Francją. O, Temeria się w końcu doczłapała. Ciekawe, czy miałeś bunty jeszcze u siebie w kraju? No, nie. Okej. Okay. Ciebie atakują. Więc ta armia padnie. Boże, jakie straty. Nawet mu za bardzo nie miał strat po swojej stronie. Ty jesteś już też zbusternizowany. To sama technologia wojskowa. A, bo ty masz quantity. I tylko quantity, nic więcej. I defensywne, okej. Okay. Czy ta wojna nie była przeciw Oldenburgowi? Nie, to jest wojna o unię personalną nad Oldenburgiem. Jeżeli Brandenburg wygra, to będzie mieć unię personalną nad Oldenburgiem. Jeżeli Francja wygra, to Francja zostanie przywódcą Oldenburga. Bo na razie Oldenburg jest pod Francją. Biją się o unię personalną. O! Tak to nazwiemy. A ty teraz spamujesz najemnikami, co? Wreszcie się siła ludzka skończyła.
Nie, na razie spamujesz zwykłymi typkami. Okej. Brandenburgia będzie strasznie mocna z Oldenburgiem? Tak, ale to jest prawie koniec gry. Czyli Brandenburgia może być w unii personalnej nad plemieniem Olgierdów. Sorry, ale mnie to bawi. Ho. Jak miło, że cała jego armia stoi tutaj na wakacjach u mojego wasala. Wiecie co, idźcie jakoś tak tutaj. Ale tędy. Nie wkurzaj mnie, ok? O, atakujesz, co? Jeszcze bunt. Ile warscora to będzie, żeby wziąć Anatolii od ciebie? Już to mogę zrobić. To jest w sumie to, o co się chciałem bić. Koniec. Trzeba się zająć tym buntem, panowie. Czemu idziecie przez Persję? Aha, bo musisz tam wejść. Już jesteś zablokowany. Kory, kory, wszędzie kory. Wykonaliśmy już zadanie? Wykonaliśmy. 3000 developmentu. Miedź. Nieźle, nieźle. I żelazo. Winogrona. Najsu, najsu. I zaraz pewnie będzie Blacklist updated. Wow, Bułgaria zjadła Serbię. What the fuck happened? Zamienimy po prostu nasze sojusze. Fuck, Mainz? Mainz jest w osobnej wojnie z Francją. A nie, w tej samej. Mainz jest po naszej stronie, serio? Rzeczywiście. Czarna lista słów chyba nie działa. Nie wiem, ja jej w ogóle nie używam. Nie używałem. Dobra, poprawmy relacje. Austria i Temeria. O, królewski Mariusz tak w ogóle. Dobra, weźmy tu. Francja wzięła pokój.
Oldenburg, Dahlauenburg. Brandenburgowi, Hanower. I Oberplatz. Da dwie prowincje do Mainzu. Ha, nie wziąłeś unii personalnej nad Oldenburgiem. Zostawiłeś go nawet w unii personalnej pod Francją. Brandenburg, ty idioto! Coś ty zrobił? Czy możesz dać time-outa Michaelowi? Bo nie wytrzymujesz. Spokojnie, ludzie. Na żartach się nie znacie. A ty, Michael, jak widzisz, że go to wkurwia, to go nie wkurwia jeszcze bardziej, bo się bana dorobisz. Nie wkurwiaj moda, jeżeli ci, że tak powiem, życie miłe. Dobra, ludzie. Ale wojna z Persją skończona. Wojna z Francją skończona. Ja wam w tym momencie podziękuję za uwagę. I widzimy się kolejnym razem. Może już w ostatnim odcinku. Na razie.